No te przygotowania można określić jednym słowem, regeneracja. Myśmy grali niedawno mecz ze Śląskiem Wrocław, wróciliśmy późno w nocy, praktycznie już nad ranem, więc można już było stwierdzić, że ten jeden dzień jest no, takim dniem wyjętym z kalendarza, bo wprawdzie żeśmy się później po południu spotkali, ale to tylko po to, żeby no właśnie zacząć się regenerować. Dzisiaj mamy drugi dzień po tym powrocie, też przeznaczony na regenerację, na takie można powiedzieć dopracowanie od A do Z tych wszystkich spraw związanych ze zdrowiem zawodników, bo to o to generalnie chodzi. No i zastanowienie się nad kadrą na ten najbliższy mecz, bo tutaj też musimy wnikliwie obserwować piłkarzy, kto w jakiejś dyspozycji fizycznej. No bo niewątpliwie, jeśli się tak często gra mecze, no to tutaj oczywiście ważna jest strategia, ważne jest to, jak się drużynę ustawi w meczu, ale też ważne są właśnie te aspekty związane z tym, jak zespół się zregeneruje po ostatniej kolejce, w jakiej dyspozycji fizycznej są piłkarze i czy potrzebne są tutaj zmiany w kadrze, czy też te zmiany są potrzebne tylko takie kosmetyczne, czy też naprawdę jakieś głębokie roszady. No, w przypadku Krakowi, jeśli by mówić o zmianach wymuszonych, no to na pewno taka nastąpi na pozycji środkowego obrońcy z tego względu, że nie będzie mógł zagrać za czwartą żółtą kartkę Mateusz Żydko. A czy jeszcze będziemy musieli robić zmiany wymuszone, jeżeli chodzi o blok obronny? No to po dzisiejszym dniu będziemy to wiedzieli, bo dalej pod dużym znakiem zapytania stoi występ Marcina Kusia. No i gdyby faktycznie tutaj trzeba było robić jeszcze jedną roszadę, no to tu mamy problem, bo Marcin Wasiluk jest kontuzjowany. Miał taki przeprost w kolanie na jednym z treningów i no po prostu nie może być brany pod uwagę. No i podobnie Tomek Wełna, z tym tylko, że tu nie jest kwestia kontuzji, tylko czerwonej kartki, jaką ujrzał w meczu rezerw. Także no tu musielibyśmy kombinować w odniesieniu do piłkarzy, którzy nie są nominalnymi obrońcami. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe formacje, to tutaj problemów nie mamy ani zdrowotnych, ani kartkowych. Wraca Rok Strauss. Myślę, że już w przyszłym tygodniu też wróci do takich lekkich zajęć Edgar Benhardt, a na pewno wraca Krzysiek Nykiel. Więc po tej przerwie na reprezentację, bo jeszcze na pewno Krzysiek nie będzie gotowy na mecz z Jagiellonią Białystok, po tej przerwie mam nadzieję, że my będziemy już praktycznie w komplecie, to znaczy ze zdolnym do gry Krzyśkiem Nyklem, trenującym już na dużych obrotach Edgarem i Łukaszem Zeidlerem, bo to są takie nasze na chwilę obecną jeszcze no, kłopotliwe sprawy, jeżeli chodzi o te kwestie zdrowotne. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Proszę przedstawić się, podać nazwę redakcji, którą Państwo reprezentują. Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska. Panie trenerze, już ten wariant wymuszony Pan przećwiczył we Wrocławiu, bo Włosowiec żeby to zagrał na prawej obronie. Więc jeśli trzeba by było powtórzyć, no to już jakby jest wprawka. No jest, zgadza się, z tym tylko, że tak jak powiedziałem, dużo łatwiej jest uzupełnić jeden ubytek, jeżeli chodzi o cały blok obronny, ten czteroosobowy, niż uzupełniać dwa ubytki. Na pewno nie gra Mateusz Żydko i tutaj się trzeba będzie zastanowić, kto go zastąpi na pozycji środkowego obrońcy. No a jeżeli jeszcze miałby wypaść ze składu Marcin Kuś, no to jest kolejna zmiana. I oczywiście był kiedyś taki wariant z Adasiem Marciniakiem, który się dobrze sprawdził, ale wtedy też trzeba było zaznaczyć jedną rzecz, że w dobrej dyspozycji był Paweł Jaroszyński. Teraz ma Paweł troszeczkę problemów takich no, piłkarskich i my musimy się z tym szybko uporać. No i też oczywiście w tym ostatnim meczu Sławek Szeliga pierwsze 45 minut miał takie wprowadzające, jeżeli chodzi o grę na prawej obronie, przecież długo tam nie grał. No ale w tych drugich 45 minutach już grał całkiem poprawnie, więc no tutaj będziemy się zastanawiali, jeśli będziemy wiedzieli już na pewno, czy Marcin Kuś gra jutro, czy też no, grał nie będzie, a musimy to wiedzieć dzisiaj, nie tak jak to miało miejsce we Wrocławiu, bo no tam jak gdyby ryzykowaliśmy do samego końca, no i to ryzyko kosztowało nas zmianę, którą musieliśmy zrobić jeszcze przed rozpoczęciem meczu,
co powodowało, że w trakcie spotkania ja mogłem zrobić tylko dwa ruchy, przyjmiałem tylko dwie zmiany. No takiej sytuacji już nie chcę teraz przed meczem z Pogonią Szczecin z prostej przyczyny. Myślę, że na pewno skorzystam z trzech zmian w tym meczu z tego względu, że zawodnicy będą czuli trudy tych dwóch spotkań, które mają już w nogach i ten krótki odstęp, tą krótką przerwę, jaka ich dzieli od ostatniego spotkania ze Śląskiem Wrocław. Tym bardziej, że ta nasza kadra nie jest kadrą aż tak szeroką, żebym ja sobie mógł pozwolić na wystawienie dwóch równorzędnych jedenastek. Na pewno w Krakowie teraz nie ma takiej sytuacji, żeby ja wystawiał dwie równorzędne jedenastki, czy nawet żebym mógł zmienić połowę składu i stwierdzić, że ten skład jest po prostu bardzo do siebie zbliżony. No, to jest jak gdyby temat na najbliższe okienko transferowe, bo ta liga jest naprawdę długa. W tej lidze my walczymy o to, żeby się w niej spokojnie utrzymać. No i musimy mieć też, jak się to mówi, działa, tak? No a na chwilę obecną no jest tak, jak jest. No grałem takie mecze oczywiście, nie na Krakowi, nie przypominam sobie takiego meczu, żebym prowadził Krakowie tutaj w meczu, gdzie nie było kibiców, ligowego meczu, nie przypominam sobie, ale z tą pamięcią już w tym wieku różnie bywa. Natomiast na pewno prowadziłem takie mecze, gdzie na innych stadionach no, nie mogli być kibice i przyznam się szczerze, że te mecze, jeśli chodzi o całą otoczkę, wyglądają fatalnie i mnie jak gdyby na pewno się coś takiego nie podoba, no ale nie będę tej sytuacji komentował, bo jak gdyby to nie ode mnie zależy. Na pewno z kibicami nam się gra zdecydowanie lepiej, łatwiej. Zresztą ostatni mecz derbowy to pokazał, że ten doping, który kibice stworzyli na stadionie, bardzo nam pomógł w tym, żeby do samego końca cisnąć tą Wisłę i przynajmniej doprowadzić do remisu. Na pewno kibiców nam będzie bardzo brakować teraz w meczu z Pogonią Szczecin, bo po dobrych dwóch ostatnich meczach też jestem o tym przekonany, na stadion jutro przyszłoby naprawdę może porównywalna ilość kibiców, jaka miała miejsce w tym ostatnim meczu z derbowym z Wisłą.